Rozmowa dnia to program, w którym z gośćmi poruszam tematy związane z wydarzeniami społecznymi, politycznymi, gospodarczymi, ale też sportem czy kulturą. To często sprawy bieżące, ale zawsze dotyczące mieszkańców Pałuk. Anna Jerecka. Rozpoczynamy rozmowę dnia na falach Radia Żnin FM. Przy mikrofonie wita się z Państwem Ania Jerecka. Razem ze mną dzisiaj w studio dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Żninie, pan dyrektor Leszek Kowalski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa, witam panią redaktor. Witam również panią Alinę Frankowską, zastępcę pana dyrektora. Witam serdecznie. Dzisiaj w takim zacnym gronie będziecie się wspomagać, bo tematów mam dla was sporo przygotowanych, a właściwie wy macie te tematy przygotowane dla tej młodszej części naszych słuchaczy. Mimo że trwają ferie, to temat związany z edukacją, bo niewykluczone, że wkrótce będziecie mogli zaoferować uczniom z powiatu żnińskiego nowy kierunek. Panie dyrektorze. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to chcielibyśmy z nowym rokiem szkolnym uruchomić kształcenie w nowym zawodzie technik programista. Czym będzie się tutaj ten kierunek charakteryzował? Bo mamy technika informatyki, a tutaj jest technik programista, więc jakie są różnice może między tym kierunkiem informatycznym? Pani dyrektor? Jeżeli chodzi o w ogóle pomysł wprowadzenia technika programisty, to wynikało z naszego już wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu technika informatyka i z potrzebami rynku pracy. Jeżeli chodzi o różnice, to pierwsza kwalifikacja w techniku informatyku jest zupełnie inna niż w przypadku technika programisty, natomiast, bo dotyczy bardziej kwestii związanych z naprawą sprzętu, z obsługą sieci komputerowych, czyli takimi umiejętnościami, którymi technik programista raczej się nie zajmuje. Natomiast druga kwalifikacja w techniku informatyku to jest nic innego jak wprowadzenie do technika programisty tak naprawdę, bo uczniowie właśnie z tego nowego kierunku będą przez pierwsze lata nauki zajmowali się tworzeniem i administrowaniem stron i aplikacji internetowych oraz baz danych. Czyli dokładnie to samo, co technik informatyk robi w drugiej części swojej nauki. Natomiast druga kwalifikacja, bo nie wiem, czy Państwo się orientują, jak wygląda nauka w technikach. Generalnie uczniowie, żeby zdobyć zawód, muszą zdobyć kwalifikacje w tym zawodzie i to są dwie kwalifikacje rozłożone na te 5 lat nauki obecnie w techniku. One są potwierdzone egzaminem. Tak, one są potwierdzane egzaminem składającym się z dwóch części. Z tej części teoretycznej i praktycznej i w momencie dopiero, kiedy taki uczeń ukończy szkołę i będzie miał na swoim koncie pozytywnie zdane obydwie kwalifikacje, otrzymuje tytuł technika w danym zawodzie. A wracając do technika programisty, to druga kwalifikacja to jest już typowo programistyczna, projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. I tutaj pojawiają się zupełnie nowe zagadnienia, czyli aplikacje desktopowe, mobilne, webowe, coś czego w techniku informatyku nie mamy, a co możemy ewentualnie proponować uczniom jako zajęcia dodatkowe. Kierunek z przyszłością, wydaje się. No, zdecydowanie, już pomijam informacje z urzędów pracy, zapotrzebowanie na ten zawód jest ogromne w tej chwili. Mówimy, że jest taki na fali w obecnym świecie. No i też specyfika pracy jest bardzo, myślę, dla młodych ludzi atrakcyjna, bo nie wiąże się z konkretnym, albo nie musi się wiązać ani z konkretnym biurem, ani z konkretną firmą. Bardzo często są to osoby, które pracują na własne konto. Tak, i wtedy może sam sobie ten czas pracy regulować chociażby. To taka wartość dodana. Czas pracy to finanse. Na pewno, a finanse to jest zdecydowanie duży atut w tym zawodzie. Chcielibyście w szkole w ogóle rozwijać tą część informatyczną, bo wiem, że to nie jedyny kierunek, który chcecie utworzyć. To znaczy, chcielibyśmy również wprowadzić innowację pedagogiczną, która dotyczyłaby dotychczasowego technikum informatycznego
i ona polegałaby na wprowadzeniu elementów związanych z tak zwanym gamingiem. Wiemy, że to jest wśród młodzieży obecnie bardzo popularne, to znaczy taka klasa normalnie realizuje podstawy programowe, takie jak są przypisane do danego zawodu, a dodatkowo ma możliwość właśnie rozszerzenia tutaj tych swoich wiadomości, umiejętności, które jakby wynikają z tej innowacji pedagogicznej. Także ma to być dodatkowy atut zachęcający młodzież, żeby chciała przyjść uczyć się w Zespole Szkół Technicznych w Żninie. Mhm. Szanowni Państwo, ten temat, który najbardziej chyba zainteresuje, mimo że takich klas wojskowych, mundurowych one się nazywają, tak faktycznie, klas mundurowych mamy więcej, to Wy chcielibyście stworzyć również taką klasę. To Wasza najnowsza propozycja, z tego co wiem, bo tak. Pan starosta u nas wizytował w studiu kilka dni temu i trochę nam tutaj zdradził, stąd też moja tutaj wizyta, Wasza wizyta na moje zaproszenie w studio. Klasa przysposobienia obronnego, tak to się nazywa? To znaczy tak, to dokładnie się nazywa Oddział Przygotowania Wojskowego i takie oddziały mają możliwość funkcjonowania od 2020 roku. Wcześniej już istniały i istnieją nadal tak zwane oddziały mundurowe, ale one działają na innych zasadach. Oddział przygotowania wojskowego może być tworzony na bazie na przykład technikum, bo my akurat chcemy na bazie technikum i chcielibyśmy, aby ten oddział powstał w klasie technikum mechanicznego, technikum budownictwa, bo no zobaczymy, jak tutaj nam pójdzie nabór. Jeżeli no, nie udałoby się klasy jednorodnej zrobić, to wtedy będzie klasa, która będzie łączyła te dwa zawody. I uczniowie, którzy są w takiej klasie, normalnie realizują podstawy programowe przypisane do danego zawodu, czyli mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe, mogą zdać maturę, a dodatkowo mogą również uzyskać no, pewne przygotowanie wojskowe, no i z tym związane przywileje. Dlatego, że osoba, która przeszła przez taki oddział przygotowania wojskowego i wiązałaby swoją przyszłość z wojskiem, to już ma na starcie na przykład skrócone to szkolenie takie przygotowawcze wojskowe, no i ma dodatkowe punkty, jeżeli będzie się ubiegała o przyjęcie na uczelnie wojskowe. Dodatkowo może się zapoznać jakby z funkcjonowaniem służb mundurowych, dlatego że tam są zajęcia i teoretyczne, i praktyczne, jest współpraca z jednostką wojskową, są zajęcia właśnie w terenie, na końcu jest coś w rodzaju takiego poligonu. Także wydaje mi się, że osoby, które chciałyby przyszłość wiązać może nie tylko z wojskiem, ale ogólnie ze służbami mundurowymi, to w takim oddziale będą miały tego możliwość. No właśnie, gdzie po takim ukończeniu takiego oddziału można znaleźć to zatrudnienie oprócz wojska? To znaczy wszystkie służby mają swoje jakby kryteria naboru, więc ja tutaj nie chciałbym się wypowiadać, bo one są różne. Natomiast wydaje mi się, że przejście przez taki oddział jest pewnym atutem również dla tej komisji kwalifikacyjnej, dlatego że takie osoby na pewno no, muszą być bardziej sprawne fizycznie, na pewno muszą posiadać określony stan zdrowia. Dalej, wdrożone są do przebywania w warunkach wojskowych, czyli na przykład jak jest ten tak zwany poligon, mają zajęcia właśnie związane ze strzelectwem, z musztrą, z udzielaniem pierwszej pomocy, zachowania się w sytuacjach takich, no nazwijmy to kryzysowych, czyli właściwie te osoby już ten kontakt na etapie szkoły mogą mieć i być może to spowoduje, że też na przyszłość skrystalizuje się ich jakby no, chęć dalej pracy w służbach wojskowych. Również dużym atutem jest to, że jeżeli trafią do tych służb mundurowych, to oni są fachowcami już. Mhm. Wiemy, że w tej chwili te wszystkie służby są mocno ztechnicyzowane, jeżeli tak można powiedzieć, i osoba, która dodatkowo posiada właśnie takie kwalifikacje, które wyniesie z technikum, wydaje mi się, że będzie jak najbardziej tam pożądana. Mhm. Może w tym momencie też warto powiedzieć, gdzie są te różnice właśnie między tymi klasami mundurowymi, które na ten moment funkcjonują, bo tutaj pan wymienił jakby czym się będzie specyfikował ten oddział, natomiast gdzie są te różnice? Czego nie ma po ukończeniu klasy mundurowej, a co będzie właśnie po... To znaczy, o ile dobrze się orientuję, to osoby, które do tej pory właśnie uczyły się w takich klasach mundurowych, no nie miały zagwarantowanych tych przywilejów, które ma oddział przygotowania wojskowego. Czyli te dodatkowe punkty
w momencie naboru do tak, służby. Tak, natomiast nie wiem, czy też no, służby mundurowe w jakiś sposób nie już też uznawały to, że taka osoba szła z klasy mundurowej. No tutaj trudno mi powiedzieć, dlatego że no nie znam po prostu, jakie są kryteria naboru właśnie w różnych służbach. Mhm. Bo też i tutaj duże znaczenie mają na przykład testy psychologiczne, gdzie no podobno tam też jest duża selekcja. Mhm. Szanowni Państwo, jak będzie wyglądała tutaj nauka w technikum i łączenie ją z tym oddziałem, dlatego że przecież uczniowie będą musieli mimo wszystko tą wiedzę zdobyć, zdać egzaminy, więc to będzie chyba dosyć taki trudny kierunek, wymagający, tak bym powiedziała. Znaczy przede wszystkim nabór tutaj do tego oddziału przygotowania wojskowego będzie poprzedzony testami sprawności fizycznej. Tego nie było do tej pory też w tych klasach, o tych profilach takich mundurowych. Wy będziecie przeprowadzać taki test? Tak, my będziemy. Są oczywiście wszystkie informacje związane z takim testem. Nie wymyślamy sobie tutaj samodzielnie ani progów punktowych, ani też dyscyplin, w których młodzież jest sprawdzana. Natomiast to jest taki pierwszy element tego przyjęcia do szkoły. No oprócz zwykłego naboru i punktacji przy naborze, taki jak punktowanie wyników w nauce, zachowaniu, tutaj też będzie brane pod uwagę zachowanie. Natomiast jeśli chodzi o samą specyfikę tego prowadzenia tego szkolenia wojskowego, to jest to przewidziane w planie nauczania. Dodatkowo w poszczególnych latach nauki jest przewidziana obowiązkowa minimum 1 godzina w pierwszej i trzeciej klasie i minimum 2 godziny w klasie drugiej i czwartej technikum takich zajęć stricte wojskowych. To są te minimalne liczby godzin, a w klasie piątej na początku roku szkolnego właśnie taki tygodniowy obóz wyjazdowy na poligon. I to jest to, co jest przewidziane dodatkowo, obowiązkowe zajęcia z przygotowania wpisane w plan zajęć szkolnych. Także nie koliduje to z godzinami realizacji zajęć z przygotowania ogólnego czy też zawodowego. Ładnie to idzie pogodzić, ale nie są to już zajęcia dobrowolne. W klasach, z tego co wiem, mundurowych, one nie muszą być całkowicie mundurowe, czyli może być grupa uczniów, którzy no, nie uczestniczą w tych zajęciach. Tak? Tutaj warunek jest taki, że klasa powstaje jako jeden oddział wojskowy i wszyscy są... Czyli ta frekwencja musi być zachowana. Tak, a jednocześnie no, trzeba zwrócić uwagę na to, że uczeń, który absolwent takiego oddziału, no, nie musi być od razu na 100% dalej wiązać swojej kariery z karierą wojskową. Bo ma tutaj to wykształcenie w innym kierunku. Tak, dokładnie. To nie jest przymus, że potem na pewno będzie wcielony do wojska i nie ma wyboru, tak? Absolutnie tak nie jest. Te wszystkie umiejętności związane z samodyscypliną, z rozwojem fizycznym, z umiejętnościami logistycznymi, to wszystko zadziała na korzyść na pewno w każdym innej jego działalności zawodowej. No już nie wspomnę, że dostaną pełne wyposażenie, pełny mundur i to jest nieodpłatne, tak. Bo tutaj to są klasy, które są pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Więc... No właśnie, to też chciałam zapytać, przy współpracy z jakimi jednostkami, czy z jakimi instytucjami wy współtworzycie ten oddział, bo to nie jest tylko wasz wymysł pewnie. To znaczy, one będą podlegać pewnie. Cała procedura utworzenia takiego oddziału, no to musi być zachowana, gdzie w tej procedurze przewidziana jest tutaj opinia Rady, czy uchwała Rady Pedagogicznej, że w ogóle chcemy taki oddział utworzyć. Również organ prowadzący musi podjąć taką uchwałę o zamiarze utworzenia takiego oddziału. Cała dokumentacja jest składana do Ministerstwa Obrony Narodowej. No i jeżeli wszystko jest spełnione, to wtedy taka zgoda jest wyrażona. W ramach takiego przygotowania jest również jednostka wojskowa. Generalnie taką jednostkę wskazuje ministerstwo, natomiast no, my z racji tego, że mamy już pewne
tutaj doświadczenie i jako powiat współpracujemy z Batalionem Logistycznym imienia Ziemi Żnińskiej z Bydgoszczy, to naturalne by było, jeżeli udałoby się taką współpracę właśnie z tą jednostką podjąć. Natomiast no, nie wszystko od nas zależy. My byśmy bardzo chcieli, natomiast jak w rzeczywistości będzie, no to zobaczymy. Jakie zajęcia wtedy w szkole będą się odbywały w ramach tego oddziału? Czy możemy już powiedzieć to już na tym etapie, czy jeszcze nie? Czy to będą tylko zajęcia teoretyczne, praktyczne? Są zajęcia i teoretyczne, i praktyczne, dlatego że dla takiego oddziału jest normalnie napisany program nauczania i zgodnie z tym programem po prostu te zajęcia muszą być realizowane. Mhm. Ale jeżeli chodzi o tą praktykę, to będą też strzelali uczniowie, czy uczestnicy tego oddziału, dlatego że to też wasza kolejna inwestycja, która tak. W zespole szkół przy Browarowej, szanowni państwo, bo to właśnie tam mieści się placówka przy ulicy Browarowej w Żninie. To będzie kolejne taka nowość, która się u was pojawi, jedyna chyba w tych żnińskich szkołach i też te szkoły chyba będą z tego waszego wyposażenia korzystać. No chcielibyśmy właśnie, żeby w naszej szkole powstała wirtualna strzelnica. Też Ministerstwo Obrony Narodowej stara się, aby w każdym powiecie no, taka minimum jedna strzelnica była. To już chyba też jest wymóg, prawda, w nauczaniu? To żeby... znaczy pomału, tak, pomału, dlatego że będą dochodziły zajęcia związane między innymi ze strzelectwem i taka strzelnica po prostu pomału będzie wymogiem. I teraz, jeżeli na przykład udałoby się u nas taką strzelnicę otworzyć, to ona również mogłaby służyć, takie założenie, młodzieży z innych szkół po to, żeby to szkolenie związane właśnie ze strzelectwem móc realizować no, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Dlatego, że taka strzelnica ma no, duże możliwości, jeżeli chodzi o na przykład wybór rodzajów broni, odległości, tarcz strzeleckich, symulacja na przykład takiej walki manewrowej. Także to jest taka atrakcja. Wiemy, że młodzież lubi właśnie takie gry interaktywne. No i to coś w takim stylu może być, także myślę, że będzie to fajne. Mieliśmy okazję obejrzeć taką strzelnicę w Kościelcu, mieliśmy okazję postrzelać sobie. W wyposażeniu takiej strzelnicy jest broń długa, jest broń krótka. No i to, bym powiedział, jest wciągające nawet. Rozumiem, że się panu tak na tyle spodobało, że stwierdziliście, że otworzycie kierunek. Pani dyrektor, pani też tak się spodobało? Znaczy ja może ze strzelaniem niekoniecznie, jeśli chodzi o samo, żebym sama strzelała, chociaż w szkole średniej mieliśmy takie zajęcia ze strzelania z KBKS-u, tak mi dosyć dobrze szło, ale teraz już całe lata nie miałam gdzie trenować i właśnie to, że nie mamy w ogóle możliwości tutaj w Żninie, na miejscu, doskonalić takich umiejętności strzeleckich, to też ten punkt programu związany z realizacją tego szkolenia wojskowego no w naszych szkołach będzie trudny do zrealizowania. Także ten pomysł wirtualnej strzelnicy naprawdę tak się wpisuje w różne aspekty tego kształcenia. No już pomijam fakt bardzo, bardzo istotny, to jest przede wszystkim bezpieczne, tak? To nie jest broń ostra, tutaj... Nie ma wybuchów. Tak, nie ma, chociaż są odrzuty, jest możliwość takiego odrzutu. Symulacja działania prawdziwej broni dokładnie. Jest. Więc myślę, ale tylko symulacja. Ale tylko symulacja, tak. No, nasza szkoła jest jednak, to jest duży obiekt i znalezienie takiego miejsca, które może być zaadoptowane na taką wirtualną strzelnicę, no nie jest takie trudne. No, mamy czyli jakby ta strzelnica będzie się mieściła u was, no to nie będzie odrębny budynek. Nie. To będzie u nas, już jesteśmy na etapie ustalania, jakie to będzie pomieszczenie. Wniosek tutaj przez powiat żniński składany będzie do początku, ile dobrze pamiętam, do 3 marca, a rozstrzygnięcie będzie do 31 marca, więc myślę, że 1 kwietnia już nie jako prima aprilis, ale będziemy mogli cieszyć się taką wiadomością, że ta wirtualna strzelnica u nas powstanie. Jaki to mniej więcej koszt powstania takiej wirtualnej strzelnicy? No ten koszt wiąże się przede wszystkim z zakupem tego całego oprogramowania i broni. To jest największa część tych finansów, bo to jest około 155 tysięcy sam zakup tych materiałów.
Natomiast przygotowanie pomieszczenia to już nie będą aż takie duże kwoty. Tutaj możemy dużo zrobić własnym sumptem. Macie technikum budownictwa. Mamy technikum budownictwa, tak jest, więc tutaj już w ramach praktyki. Chłopacy możecie zacierać ręce, jeśli nas słuchacie. Praca się dla Was szykuje. Także tutaj koszty nie są jakieś duże. Jeżeli chodzi o ten projekt, w ogóle o ten konkurs Ministerstwa Obrony Narodowej, to tam jest maksymalna kwota dofinansowania 200 tysięcy przy wkładzie własnym tutaj naszym, znaczy starostwa powiatowego, minimum 20%. Więc wszystko wskazuje na to, że tu spora część tych środków Wam z tego dofinansowania pozwoli jakby tą strzelnicę wyposażyć. Do końca marca jakby decyzje, natomiast kiedy w takiej fizycznej już formie ta strzelnica ma być u Was, kiedy pierwsze strzały padną, te wirtualne? Znaczy dobrze by było, gdyby to było z początkiem nowego roku szkolnego. Znaczy, wtedy, kiedy ten oddział również ruszy. Tak, bo to wszystko uzależnione od tego, kiedy środki finansowe będą uruchomione, no i kiedy te wszystkie prace, które są po stronie szkoły, zdążymy zrobić, dlatego że to musi również taka strzelnica spełniać wymogi bezpieczeństwa związanego z tym, że no, jest przechowywana broń, co prawda są to atrapy broni, ale jednak wymogi związane z bezpieczeństwem są i my z tego się musimy wywiązać. Mhm. Rekrutacja, kiedy wtedy można się spodziewać, że ruszy? Znaczy terminy rekrutacji są już ogłoszone tutaj przez województwo kujawsko-pomorskim. Także rekrutacja rusza chyba od 15 albo 16 maja przez miesiąc. Jeszcze w poprzednim roku było tak, że do oddziałów wojskowych ta rekrutacja była wcześniej kończona, była bardzo krótka, 2 tygodnie w sumie na złożenie dokumentów. Natomiast jeśli chodzi o ten rok, wygląda w ten sposób, że równo składa się deklaracje zarówno na technika, jak nazwijmy to zwykłe, niemundurowe, mhm. jak i na ten oddział wojskowy. Przy czym też chciałabym zaznaczyć, że to jest tak, że my będziemy w tej chwili przyjmować zgłoszenia w momencie rekrutacji, przyjmować zgłoszenia zarówno do technika mechanika i technika budownictwa bez tego oddziału wojskowego, jak i na ten oddział przygotowania wojskowego, po to, żeby też jakby zdiagnozować sytuację, jaka część młodzieży chciałaby się uczyć w tym kierunku, no ale bez jednak tej mundurówki, nie? Bez tego przygotowania wojskowego, więc tutaj na razie nie wykluczamy, nie wiemy też do końca, kiedy będzie ostateczna decyzja odnośnie oddziałów właśnie przygotowania wojskowego i czy będzie ona pozytywna. Mhm. Na ten moment będziemy na pewno starali się nabór ogłosić na kierunek zarówno z przygotowaniem wojskowym, jak i bez. A ile miejsc wolnych? Maksymalnie w tej chwili klasa może liczyć 30 osób. Tutaj ministerstwo nie dopuszcza większej ilości. Jest tam taki mały margines, kiedy ktoś przenosi się z jednej szkoły do drugiej, ale na poziomie naboru to nie obowiązuje. Także maksymalnie 30 osób może być przyjęte do klasy, która jest oddziałem przygotowania wojskowego. Tutaj pani wspominała, że będzie też obowiązywał ten test sprawności. Czy w momencie, kiedy będzie prowadzona rekrutacja i tych chętnych będzie 90, czy tutaj ten test sprawności wyłoni tą 30? Tak, dlatego że jeżeli będzie więcej chętnych niż miejsc, to preferencje będą miały te osoby, które no, najlepiej wypadną na teście sprawnościowym. A ten test sprawności już po przyjęciu wniosków? Tak, tam jest termin zakończenia rekrutacji jest chyba 15 czerwca, a zaraz w kolejnych dniach będą, jak zamknie się ta lista przyjmowania podań, będzie ten test sprawności. Mhm. Szanowni Państwo, to oddział przygotowania wojskowego, to strzelnica, to technik programista, te nowe kierunki. Natomiast za chwilę, bo to naprawdę ten czas szybko nam upływa, już mamy luty, wy już pewnie myślicie o tych naborach, o rozpoczęciu tych naborów. W jakich kierunkach będą mogli się w tym przyszłym roku kształcić właśnie uczniowie u Was w Zespole Szkół Technicznych?
będziemy kontynuować kierunki kształcenia, te, które do tej pory mamy, czyli oprócz wspomnianego technika mechanika i technika budownictwa, również będziemy prowadzić nabór do technikum żywienia i usług gastronomicznych, do technikum architektury krajobrazu i budownictwa. Budownictwo. Następnie do branżowej szkoły pierwszego stopnia w zawodzie operator obrębek skrawających. To jest nasza klasa warsztatowa, czyli młodzież ma całą praktykę w warsztatach szkolnych. No i będziemy przyjmować również tak zwanych młodocianych pracowników, czyli są to osoby, które chcą się kształcić w zawodach i praktykę odbywać u pracodawców, czyli wtedy podpisują umowę o praktyczną naukę zawodu na okres 3 lat i w szkole mają przedmioty teoretyczne, teoretyczne przedmioty zawodowe na tzw. kursach, całą praktykę zawodową u pracodawcy. Więc szybciej niż technikum, bo technikum teraz 5-letnie. Tak. Jeśli mogę coś tutaj dodać, to zapraszamy bardzo wszystkich tegorocznych absolwentów klas szkół podstawowych na takie proponowane przez nas zajęcia, konkursy związane z proponowanymi kierunkami, żeby te kierunki bardziej poznać, żeby zobaczyć, że ten technik nie jest taki straszny, a też, żeby ten wybór właśnie był przemyślany. Żeby to było tak, że jak przychodzicie do nas, to czy wybieracie jakąś też inną szkołę, to żeby rzeczywiście ten, żebyście wiedzieli, na co trafiacie. Tutaj było wspomniane o techniku informatyku z innowacją e-sport. No to nie jest przypadkowe. Mamy już 7-letnie doświadczenie, jak Pani Aniu, Pani dobrze wie. Tak, nasi słuchacze też byliśmy, tak, relacja była. Dziękujemy bardzo tutaj za patronat medialny w prowadzeniu turnieju w Lola. Okazuje się po rozmowach z naszymi uczniami z klas pierwszych, drugich techników, że oni w szkołach podstawowych też dużo grają, ale wolą Minecrafta na przykład. Wobec tego wyszliśmy z propozycją takiej małej ligi Minecrafta, bo ten e-sport u nas to nie jest przypadkowa działalność. Staramy się zawsze, żeby wszystko, co proponujemy, było przemyślane. I to doświadczenie w prowadzeniu tych turniejów Lola spowodowało, że zauważyliśmy taką potrzebę nie tylko na granie, tak, ale na to, żeby na przykład kształtować umiejętności dziennikarstwa e-sportowego, żeby zobaczyć, jak wygląda trening takiej drużyny narodowej na przykład e-sportu. Więc w e-sporcie, więc chcielibyśmy właśnie nie tylko proponować w ramach tej innowacji na przykład granie, bo grać mogą sobie w domu, mogą grać online, ale żeby mogli po prostu zagrać z rówieśnikami, ale też dowiedzieć się troszkę więcej o tym, co się wiąże ze sportem. A naprawdę za tym idzie duża wiedza, kondycja, umiejętności logicznego myślenia, no i umiejętność też komentowania takich rozgrywek. Tak, no właśnie dzisiaj, wczoraj na antenie wspominam o tym, że ta podstawa programowa według tego, co wczoraj czy przedwczoraj podpisał minister Czarnek, okazuje się, że nawet w tej podstawie programowej dla języka polskiego pojawią się gry, czyli jakieś tam takie właśnie rzeczy wzbogacone właśnie o te gry, więc te gry się będą pojawiać. Kiedy takie spotkania planujecie dla tych ósmoklasistów właśnie? Jeśli chodzi o te akcje związane z promocją kierunku, to one są rozpisane na okres od 1 marca, właściwie do końca maja. Związane są z działalnością naszego stowarzyszenia. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursów, złożyliśmy dwie oferty, w tym czyli właśnie Stowarzyszenie jedna. Browarowa Większy Stowarzyszenie Format. Stowarzyszenie Browarowa Większy Format działa i tutaj będziemy, zaplanowaliśmy sobie działania związane właśnie z promocją kierunków w szkole na Browarowej, bo naprawdę uważam, że te kierunki są i przyszłościowe, i dające młodzieży wiele umiejętności, które w różnych później ich właśnie doświadczeniach zawodowych będą miały znaczenie, mogą się przydać. A czasami młodzież tak myśli sobie, że u nas to jest trudno, że te kierunki są takie męskie, że może to nieciekawe, może łatwiej iść na jakąś taką działalność biurową być może,
a no my chcemy pokazać, że jest inaczej. A często zdarzają się w momencie naboru właśnie takie roszady później, że ktoś wybiera dany kierunek, bo jego marzeniem albo marzeniem jego rodziców był, żebyś skończył informatykę, a później okazuje się, że wybiera zupełnie inną klasę u was w szkole chociażby. Roszady cały czas się dzieją i to dotyczy nie tylko roszad w ramach naszej szkoły, ale również dotyczy osób, które na przykład podjęły naukę gdzie indziej, często poza miejscem zamieszkania. No i jednak po jakimś czasie stwierdzałem, że to nie był najlepszy wybór i na przykład wtedy zmieniałem szkołę, między innymi przychodzą do nas. Także takie rzeczy się dzieją i najlepiej, jeżeli ta decyzja jest stosunkowo szybko podjęta, bo im dłużej się brnie w kierunku kształcenia, którego się nie chce, to po prostu no, szkoda czasu i potem nieraz jest tak, że na przykład może być rok stracony. Mhm. Więc tym bardziej warto skorzystać z takich zajęć. Myślę, że tak, tym bardziej, że tak jak tutaj wspomniał pan dyrektor, te zmiany, te roszady, o których pani Aniu też pani mówiła, no są czasami naprawdę bardzo zaskakujące, tak? Ktoś, kto był w technikum budownictwa, nagle chce być w technikum żywienia i usług gastronomicznych, bo stwierdza, że rzeczywiście to on naprawdę to lubi gotować, prawda? Czy zajmuje się dietetyką, więc interesuje się dietetyką, więc chciałby może w tym zawodzie, no ale na początek wybrał budownictwo, bo myślał, że to może tak jest... Bardziej męskie, tak. A przecież najlepszymi kucharzami, wiemy, to są mężczyźni. Potwierdzam, szanowni państwo, właśnie będąc na tym turnieju w Lola, panowie właśnie raczyli mnie pizzą, też z tego kierunku gastronomicznego, zresztą zapach pizzy w całej szkole było czuć, więc nie sposób było nie spróbować. Tak, a z drugiej strony na przykład mamy bardzo dobre doświadczenie, jeżeli chodzi o dziewczynę w technikum budownictwa. O, proszę tak, bardzo. Tak. Więc tutaj nie ma znaczenia, jaka to płeć. Nie, myślę, że tutaj nie. I tak samo w przypadku tego oddziału wojskowego. Tak, tutaj też nie ma żadnych preferencji. Będą przyjmowane osoby, zarówno i dziewczyny, i chłopacy. Wszystko będzie zależało po prostu od punktów na rekrutacji i tym teście sprawnościowym. Na pewno te informacje jeszcze raz będziecie mogli znaleźć na stronie internetowej, gdzie wtedy już ruszy rekrutacja pewnie. Tak, jesteśmy na etapie właśnie przygotowania wszelkich materiałów związanych z promocją tych nowości u nas, bo to są naprawdę świeżynki, nazwijmy, tak? Takie bardzo gorące informacje. I w najbliższych dniach, powiedziałabym, na stronach internetowych będzie się pokazywał i na naszym Facebooku i będziemy starali się też docierać do młodzieży i rodziców w szkołach, także te wszystkie informacje, które związane są z tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, na pewno pojawią się w najbliższych dniach w szerokiej przestrzeni i medialnej, online i wszędzie tam, gdzie będziemy mogli dotrzeć, więc... Zapraszamy. Szanowni państwo, korzystając jeszcze z waszej obecności tutaj, proszę. Jeżeli jeszcze można dodać, to chcielibyśmy również zachęcić młodzież, żeby podejmowała naukę w naszych szkołach powiatowych, dlatego że w tej chwili jesteśmy na etapie szykowania wniosków projektowych, z których będą wynikały korzyści dla młodzieży. To znaczy między innymi tam mogą być dodatkowe zajęcia, dzięki którym młodzież uzyska kwalifikacje, na przykład czy dodatkowe umiejętności. Jak wcześniej bywało, na przykład mogli zdobyć prawo jazdy, uprawnienia spawalnicze, operatora wózków jezdniowych, florysty i tym podobne. I takie działania w tej chwili są podejmowane. Także może nie od razu w pierwszej klasie, ale w kolejnych latach nauki naprawdę wydaje mi się, że ta oferta edukacyjna, z którą wyjdziemy do młodzieży, jest bardzo interesująca. Także serdecznie chciałbym właśnie zachęcić do kontynuowania nauki w naszych szkołach, w naszej szkole. Panie dyrektorze, to jeszcze tak zapytam też, bo nie wiem, jak długo jest pan dyrektorem w szkole, w zespole szkół technicznych, wcześniej w zespole szkół ponadgimnazjalnych. To znaczy w ogóle od 1997 roku, a konkretnie tutaj na ulicy Browarowej 14 od 2001 roku. Więc sporo już, ponad 20 lat, więc ja zapytam, jak przez ten czas zmieniła się ta nauka w takich szkołach technicznych czy w ogóle zawodowych, biorąc pod uwagę właśnie waszą placówkę? To znaczy pojawiły się nowe przedmioty, których wcześniej na przykład nie było. Jak wiemy, w życie szeroko wchodzi informatyzacja i po prostu w tym samym czasie nauki
Po prostu młodzież musi być nowych umiejętności uczona. Dawniej, powiedzmy, tych przedmiotów było może mniej, tak? Natomiast w tej chwili tych przedmiotów jest więcej i po prostu jest to nauczanie bardziej urozmaicone. No zresztą nie ja to wymyśliłem, ale ktoś tutaj mówi, że po prostu młodzież, która w tej chwili chodzi do szkoły, to za ileś lat będzie pracować w zawodach, których w tej chwili w ogóle nie ma, tak? Także raczej chodzi o jakby przekazanie pewnych umiejętności, tego głodu kształcenia, poszukiwania wiedzy po to, żeby można było się elastycznie dostosowywać do tego, co się w życiu i na rynku pracy spotka. No i mam nadzieję, że nasza szkoła takie podwaliny daje. Oczywiście te sztywne kwalifikacje są jak najbardziej, natomiast... No właśnie o nich też chciałam powiedzieć. Tak. Ale pani Aniu, ja bym powiedziała tak, jeszcze pojawia się w przestrzeni publicznej opis naszej szkoły jako mechanik, tak? Tak. To są takie już anachronizmy, powiedziałabym. Jednak obecnie oferta placówki w porównaniu z tym, kiedy w 2001 roku łączone było aż technikum szkoły mechaniczne z technikum technologii żywności, to ta szkoła w tej chwili to jest zupełnie inna szkoła. Mhm. To jest szkoła, w której mamy naprawdę różnorodne kierunki. I mimo, że tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, ta podwalina, ale ona się cały czas przeplata z tą, tak, z tą nowoczesnością. Tak, tak. I tu musimy iść naprzód. Tutaj nie ma wyboru, nie jesteśmy zresztą jedyną szkołą, która się w ten sposób rozwija, ale to pójście w pewnym momencie w technikum informatyczne okazało się strzałem w dziesiątkę i ten kierunek staramy się bardzo mocno też i rozwijać, i też jak widać z ofertą w tym roku wzbogacać o kolejne właśnie takie kierunki związane z informatyką. I tu jeszcze trzeba by dodać, że szkoła zmienia się właśnie pod kątem tych różnych zawodów, w których kształcimy, czyli musimy mieć wyposażenie, w sensie pracowni, obrabiarek. Nauczyciele muszą też być odpowiednio wykwalifikowani, zresztą cały czas się tutaj dokształcają. Musimy mieć współpracę z pracodawcami, zresztą pracodawcy są chętni coraz bardziej, żeby współpracować ze szkołą, dlatego że na rynku brakuje wykwalifikowanej kadry, która po prostu pracę praktycznie może dostać od ręki. W tej chwili jest Macie kilka takich porozumień ze szkołą podpisanych, tak, prawda? Tak, w tej chwili jest tak, że pracodawcy przyjeżdżają do szkoły po to, żeby nawiązać właśnie taką współpracę, partnerstwo związaną z tym, żeby młodzież już będąc w szkole mogła na przykład poznać przyszły zakład pracy pod kątem wyposażenia, zarobków, możliwości awansu. No i wiemy, że tak się dzieje. W ramach tak zwanych szkoleń branżowych nauczyciele odbyli właśnie wycieczki do różnych zakładów pracy, gdzie spotykamy naszych absolwentów i jak rozmawiamy z pracodawcami, to w większości są właśnie zadowoleni z podejścia i z poziomu naszych absolwentów. Zresztą dzisiejsza rozmowa zaczęła się też stwierdzeniem, że osoba, która od nas ze szkoły tutaj jest na praktyce, no jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Tak, rozmawialiśmy tutaj przed wejściem na antenę, że faktycznie mamy tutaj praktykantów właśnie z zespołu szkół technicznych w Żninie u nas w redakcji, też jako informatycy i radzą sobie świetnie, szanowni państwo. Także tylko pogratulować się takich młodych, zdolnych uczniów. No tutaj warto też dodać, że właśnie przygotowanie się na przykład do wprowadzenia nowego kierunku to nie tylko sprawdzanie, jaki się ma sprzęt, ale też przede wszystkim właśnie ten potencjał ludzki. My tutaj najpierw musieliśmy bardzo poważnie porozmawiać w swoim gronie takich nauczycieli informatyki, czy rzeczywiście udźwigniemy ten ciężar wprowadzenia nowego kierunku i czy jest wola rozwoju w kierunku właśnie programisty. Trochę się boimy, że jak zdobędą nauczyciele te kwalifikacje, to nam uciekną. I sami będą programować, ale mam nadzieję, że być może do tego czasu troszkę sytuacja w oświacie się zmieni i te nasze wynagrodzenie też będzie w miarę zadowalające, a poza tym pasja tych osób, które są w naszej szkole, jest nauczycielami, jest naprawdę tak duża, że nie boimy się wprowadzić tego nowego kierunku, mimo wszystko, mimo tych atrakcyjności pensji,
poza szkołą. Mm-hmm. No to zaangażowanie widać, bo cały czas gdzieś tam z tyłu głowy siedzi mi wasza akcja z rowerami chociażby, która świetnie się rozwijała, to akcja z warsztatów, kiedy i do domu dziecka trafiały te rowery i do jeszcze kilku innych instytucji. Między innymi do rodzin ukraińskich, tak do osób potrzebujących i właściwie ta akcja cały czas trwa, my jej nie zakończyliśmy, dlatego że no, dysponujemy potencjałem i jeżeli taka potrzeba będzie, to cały czas po prostu jesteśmy w stanie te rowery reanimować i osobom potrzebującym dostarczać. Także jeżeli ktoś ma zbędny rower, to zapraszamy na ulicę Browarową do Zespołu Szkół Technicznych, tam w warsztacie przerobią ten model ze starego modelu na nowy, będzie śmigał i to trochę tak jak z waszymi kierunkami. Zawody stare, znane, ale w zupełnie takim nowoczesnym wydaniu, które oferujecie, plus te nowości, czyli oddział przygotowania wojskowego. Tak. Zdecydowanie zapraszamy. Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Żninie, pan dyrektor Leszek Kowalski, a także zastępca dyrektora pani Alina Frankowska byli dzisiaj moimi i państwa gośćmi. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. I zapraszamy młodzież do podjęcia nauki w Zespole Szkół Technicznych w Żninie na ulicy Browarowej 14. Rozmowa dnia to program, w którym z gośćmi poruszam tematy związane z wydarzeniami społecznymi, politycznymi, gospodarczymi, ale też sportem czy kulturą. To często sprawy bieżące, ale zawsze dotyczące mieszkańców Pałuk. Anna Jerecka.